Grzegorz Biedroń, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmik Województwa Małopolskiego. Moja działalność w Sejmiku trwa już trzecią kadencję, to już jest w tej chwili 9 lat. Udało się zrealizować wiele inwestycji. Uczestniczyłem w przygotowaniu i Regionalnego Programu Operacyjnego, i w przygotowaniu kontraktu terytorialnego. Wiele zadań inwestycyjnych mamy w tej chwili obiecane i na najbliższe miesiące i tą kadencję moim planem jest zabiegać o skuteczną realizację, żeby wiele inwestycji, które mamy obiecane i te, które możemy uzyskać, one rzeczywiście były zrealizowane. Najważniejsze to stworzenie nowej sieci dróg ekspresowych, szczególnie połączenie Krakowa z okręgiem wyborczym, który reprezentuje, czyli okręgiem sądecko-limanowskim, limanowsko-gorylickim.